podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. W szkole, która budzi się każdego dnia. Jaka jest szkoła marzeń? Szkoła marzeń to taka, do której codziennie rano przychodzi się z radością, do której się chce przychodzić. To szkoła, w której panuje przyjazna atmosfera. Jest przestrzeń, która daje poczucie bezpieczeństwa. Jest to przestrzeń kolorowa, wygodna, przestrzeń, w której chce się być, ale też przestrzeń, miejsce, które powoduje, że mamy chęć ciągłej zmiany, rozwoju. Przestrzeń, która wymusza na nas, na nauczycielach, ale i uczniach odkrzesłowienie. Dlatego w tej przestrzeni działamy, uczymy się, bawimy, współdziałamy. W Szkole Marzeń cenimy wolność i autonomię. Taką wolność i autonomię ma każdy z nas. Nauczyciele decydują, w jaki sposób uczą, jakie metody, formy pracy wybierają. Otwierają drzwi do swoich klas. To uczniowie wiedzą, czego się będą uczyć i w jaki sposób. Bardzo często decydują również jak. Wolność i autonomię mają również rodzice. Bardzo często pytamy ich o zdanie, głos. Wspólnie podejmujemy decyzje. Aby nasza autonomia i wolność nie przerodziły się w chaos, opieramy je na tradycyjnych wartościach. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, za jego rozwój, za siebie samego. Świadomość. Wiemy, dokąd dążymy. Mamy cele, znamy kierunek i drogę. I współpraca oparta na dialogu. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka. To szkoła naszych marzeń. Wiedzą, poznają nowe rzeczy w działaniu.
tworzą, przygotowują się w domu, szukają wiadomości w internecie i dzielą się tym z innymi w klasie. Uczniowie kierują procesem edukacyjnym. Mają szansę wyboru środków i metod nauczania. Bardzo często wybierają gry edukacyjne i nauczanie w grupie, dzięki czemu my nauczyciele wiemy, co lubią i jak podążać za ich procesem nauczania i uczenia się. Dzieci też wiedzą, czego uczą się i w jaki sposób najlepiej przyswajają wiedzę. Możemy tutaj rozwijać nasze pasje. Nie siedzimy cały czas na nosami w książkach, tylko możemy się bawić i grać w różne gry. Możemy dokonywać wyborów, jak się uczyć. Naturalnym dla nich. Uczniowie mają ogromny potencjał i my staramy się go wykorzystać. Mają wpływ na to, jak wyglądają nasze zajęcia, co robią i jak robią. I tak naprawdę chcemy, aby uczyli się świadomie. Nasi uczniowie uczą się nie tylko na lekcjach, ale ich nauka przechodzi również na przerwy, ponieważ sami wyciągają gry i zabawy, z których korzystają. Chcemy ukształtować naszych uczniów tak, aby z małej szkoły śmiało mogli ruszyć w wielki świat. Ktoś powiedziałby, że to obłęd, ponieważ na naszych lekcjach czasem jest głośno, czasami jest bałagan, ale jest to bałagan i hałas, bardzo kreatywny, bardzo inspirujący. I właśnie jeszcze raz powtórzę o obłędzie, że ktoś powiedziałby, że to obłęd, ale obłęd to robienie cały czas tych samych rzeczy i oczekiwanie innych wyników. A my cały czas poszukujemy, cały czas inspirujemy, dlatego czy nasza szkoła jest szkołą budzącą się? Śmiało możemy powiedzieć, że tak. W naszej szkole są słodkie przerwy, w naszej
szkole jest świetlica, a w tej świetlicy jest pokój ciszy. W szkole robimy różne gry na tablicy interaktywnej. Robimy różne fajne rzeczy na plastyce. Konkursy i zawody. Mamy też fajne strony, na przykład triplet, quizy, no i dziennik, na którym przyjrzymy wszystko. Można też wyjść na dwór, pobawić się z kolegami, pogadać. Są też aktywne przerwy, na przykład przerwy taneczne. Są też przerwy sportowe, na której gramy w ping-ponga i różne inne rzeczy. Mamy też salę komputerową, na której możemy tworzyć różne gry lub grać na stronie szkolnej. Nasza szkoła jest okej! Patrząc dzisiaj na naszą skalmierzycką szkołę, myślę, że możemy być dumni. I świadomie tutaj użyłam słowa naszą, ponieważ jestem też jej absolwentem. A ponadto troje moich dzieci, jedno jest już też absolwentem tejże szkoły, dwoje aktualnie do szkoły uczęszcza. I dumni nie tylko z tego, jak ona dzisiaj wygląda. W niczym nie przypomina tej szkoły, do której ja chodziłam. Jest piękna, jest wyposażona nowocześnie, ale to jest na pewno bardzo ważne, żeby stworzyć odpowiednie warunki, ale moim zdaniem nie najważniejsze, bo wydaje mi się, że ten drugi czynnik, czyli ten czynnik ludzki, czyli nauczyciele, to są podstawą szkoły. I podziwiam nauczycieli pracujących w tej szkole za ich odwagę i za umiejętność wychodzenia poza schemat takiej tradycyjnej szkoły. Bardzo podoba mi się to, jak pracują. To, że potrafią zmienić proporcje pomiędzy nauczaniem a uczeniem się. To, że potrafią zainteresować dzieci, a to już jest podstawa sukcesu. Jeżeli dziecko będzie podchodziło do nauki nie jak do obowiązku, ale jak do przyjemności. Każdy dzień spędzony przez dzieci w skarżycy w szkole jest dowodem na to, że gwarancją sukcesu nie jest zbędna.
nauczyciele w taki sposób organizują naukę, żeby dzieci miały możliwość zdobycia również tych kompetencji potrzebnych w życiu, których nie są w stanie wynieść z książek, czyli odwagi i odpowiedzialności. Nasza przygoda ze szkołą podstawową w Skalmierzycach rozpoczęła się 3 lata temu. Wtedy naukę tutaj rozpoczął mój starszy syn. Później jeszcze, jako 6-latka, przyszła również moja córka. Szkołę w Skalmierzycach obserwuję właśnie od tych 3 lat i mogę śmiało powiedzieć, że jest to szkoła budząca się. Po pierwsze, to właśnie cały budynek bardzo się zmienił. Super wyposażone sale, sala gimnastyczna, ale również szereg właśnie dodatkowych zajęć, na które moje dzieci bardzo chętnie chodzą. Z chęcią uczęszczają na świetlicę szkolną. Posyłając córkę jako 6-latka, miałam bardzo dużo obaw, czy to jest właśnie trafiony wybór, ale gdy tutaj właśnie zaczęła chodzić, stwierdziłam, że to naprawdę było warto i mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć, że to był dobry wybór. Jaki cel stawiamy sobie na przyszłość? Obudzić się dla innych.